I witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Light22, a to jest kolejny odcinek serii Marvel Midnight Sun. I tak, teraz idziemy właśnie na misję poboczną. Tylko właśnie nie wiem dokładnie na którą. To jest trudne, więc odpada. To jest normal, trudne, łatwe i daje skrytkę danych, co będzie nam potrzebne, żeby wysłać kolejną rzecz. Znaczy, dobyć kolejne rzeczy. Tutaj mamy artefakt. Artefaktów nam chyba nie trzeba, ale to jak najbardziej. Kredyty mamy też trochę. Bardziej to. O, i to nam da połysk. Na poziomie 50% większym. Na poziomie łatwym? Może to być ok. Dobra, spróbujmy. I... Hunter... plus... O, właśnie tak. Roczewki skupiające? Nie. Nanobot lecący. O tak. A, czyli to jest uzdrowienie. Okej. A balsam leczący to jest leczenie. Dobra, dobrze wiedzieć, bo wcześniej nie patrzałem na opisy. Czyli to za darmo leczy, a to robi fetysz, a to robi wymianę. Dobra. Chodźmy. Pokonać wszystkich wrogów, aby ukończyć starcie. Hydra's goons are getting a little too comfortable for my liking. I think it's time you took them down a notch. Roger, Dodger. Spoko. Ooh. Oh, tak. Bić jest mi niepotrzebny, więc wymieńmy go. Dobra, zobaczmy, gdzie dzisiaj można odepchnąć. Tu. Ajajaj, nie, poczekajmy. O tak. Dobra, czyli musimy usunąć. I feel great. Ja też. No.
Tak będzie lepiej. Just like old times. Nie. Ołaja. Będzie szkoda, że to trochę ją zabolało. Naszą dom. Ale ma jeszcze sporo mocy. Dobra, zobaczmy co z tego wyniknie. We are not out of this yet. Many before you have tried and failed. Credit. Uhuhu, dobra. Kurdasz mnie, gościu. Weak, even for Hydra. Ten też mnie wkurza. Seria bohaterska. Zdychaj. O, można słuchać. Nice. Mamy... No, no, jeszcze nie mamy pół HP. To nie ciekawie. Mamy 4 tury, żeby ci przesłuchać. O tak.
no point in protecting your master now. Ooh. Pomagał ci dobierz kartę. Jest odpchnięcie. Zgadza się. O! O tak. Zobaczmy, czy się uda. Mam nadzieję, że tak. Ale dostanie po... Czyli tak, pani kapitan dostanie dwa razy i Hunter dostanie trzy. Ajajaj. There are many left to be judged. Za mało heroizmu. Ale fortyfikacja się nada. The advantage is mine. O tak. It's your time. I will see all that you have done. Przesłuchajmy cię. Show me your sins. Bój się go. Wszyscy w Hunter, idealnie. I've got your back. Oh yeah. You've really got a one-track mind. Look what here. Don't make the same mistake twice. Feeling good. I doubt they'll take that beating to heart, but we can always hope. Chyba nie pykło, bo Hunter ma mniej. Czyli to było na Kapitan Marvel. Czy unakani Hunters. Nice. Fajna okładka, chociaż szkoda, że nie wieje widać. Dobra. Okej, no to lecimy dalej.
I mamy do przyjaźni. Plus jeszcze możemy pogadać z Braidem. O, mamy kilka rzeczy. Dobra, zobaczmy. Kurde, a fajnie by się przydało, żeby te cele jakoś pokazywać inaczej. O! Ej, chcę tutaj pogadać. Ghost. Magic. O! No, proszę. Good day, Hunter. Good day. I've been told Stark Enterprises can be a toxic workplace. Maybe. Come along, Charlie. No, Charlie. I need to get out there and crack some skulls, Hunter. Awesome. Thanks, Hunter. Ah. Czy jeszcze miałem do niego wrócić? A jednak. Mamy tutaj dwóch, albo jeszcze Magic. Good girl, Charlie. Myślę, że Magic, bo u niej będzie ciężko. To zrobić, a u tych dwóch będzie dość prosto. Ogarnąć cokolwiek. Także myślę, że Magic będzie dobrą pomysłem, żeby się z nią zatrzymać. Tylko ja sobie jeszcze sprawdzę, co dokładnie ona lubi. Bo jest chyba odpoczynek przy basenie albo trening na pewno lubi. Ja się dobrze pamiętam. Odpoczynek przy basenie czy trening? Bo wędkowanie ja to raczej wątpię, żeby lubiła. A jednak... Working out nie lubi, czyli tutaj źle się myliłem. Aż dziwne, że lubi fishing. No to zobaczmy dlaczego. Tak, korzystam ze ściągawki, której już wiemy. Już jest informacja, co lubią dane postacie, a co nie. Mam już to rozpisane. Żeby sobie ułatwić niektóre rzeczy, no bo zgadywanie i pamiętanie tego, no nie oszukujmy się, ale niektóre rzeczy nie są łatwe do odgadnięcia. Z prezentami owszem, można sobie zgadywać, ale nie z takimi rzeczami. Także trening. Nie, wędkowanie, tak. Wędkowanie. I akurat uderzenia krytyczne się przydadzą, więc chodźmy na wędkowanie. Magic, do you consider yourself Russian? You answer first.
What country can you say you belong to? Huh. Technicznie rzecz biorąc, z Anglii. Chyba z Ameryki. Ciężkie pytanie. Ale chyba technicznie z Anglii. I grew up in English colonies. Do you consider yourself English? Not really. It was so far away from everything I considered home. For me, this is the same with Russia. Most of my life, much of my growing up, I spent in limbo. I went back once. It is so distant from who I am. Also, security forces tried to capture me. I cut their tanks in half. It seems Russia no longer considers me Russian. No. Do spokojnej medytacji. Ona chyba nie lubi medytacji, ale wiem, kto lubi medytację. A kryształowa kula? Kryształowa kula też bardziej pasowałaby mi do... Te dwa pasują mi do Doktora Strange'a, a ten nawet pasowałby mi do Wandy. Nie do Magic. Ale no, dajmy kryształową kulę, bo dzięki temu będzie ciężej złamać u niej przyjaźń. Hunter, you have excellent taste. O! No. I spoko. I am growing to like you, Hunter. Ja zaczynam ciebie też lubić. Not really my thing, but I enjoy watching you. O, sorki, że ci nie pokazałem, co mówisz. Chodźmy teraz tam. O. Ktoś chce od nas Erik? O, proszę. Ciekawe co? Chce od nas Blade? Zobaczmy. Blade? What is it? Caught a scent around the abbey that doesn't belong. It's faint, not enough for anyone else to notice. But it hit me again tonight. How's that dog of yours when it comes to tracking? You two up for a little hunt? Jasne. I'm sure Charlie could help. And I might be useful too. After you. Yes, Charlie. You sure that dog knows where she's going? No, but I trust her instincts. At least you're honest. Charlie will be the first to let us know if she cannot find the way. You two have a lot of conversations? I can tell you never had a dog before, Blade. Never got the chance as a kid. Too risky these days in my line of work. Maybe you just need to find the right dog. Haven't found a breed yet. The vamps won't eat out of spite. Oh, I see what you mean. No dobrze, trzeba ich prowadzić. Ja sobie będę przy okazji zbierał rzeczy. I będę też cicho, bo nie wiem, czy nie będzie chciał. O, faktycznie coś się tutaj dzieje. Coś się tu kręci. To nie wróży nic dobrego. Rook was here. Hunter. No. Oh crap.
To nie wróży nic dobrego. Aha. Mamy problem. That looked like some kind of jacked up shadow hound. If I didn't know any better, I'd say we just found the bar guest. But it can't be. The what? The bar guest. Legendary demon dog of the old country. Kind of thing you'd hear stories about around the campfire. A shadow hound could easily be mistaken for a spirit, but how would it have gotten here? Good question, but we're not going to find the answer tonight. Let's head back before Caretaker locks the doors on us. Hello. I'm no expert, but that's not our usual portal. Looks like magic's, but I don't know. Red? Two. That thing is shifty. Looked like it knew we were coming too. Yup, ale ten klucz mi się przyda. We should head back. Don't want Caretaker to come looking for us. You coming? Jasne. I have seen Caretaker mad. Me too. We better hurry. Zgadzam się. Wow. Tak, momentami ta gra jeszcze potrafi sobie ściąć. I nie wyrabia w pełni o moim wszędzie. Ale mamy interakcję. Roszczy pokój. Kolejna ramka na ścianie. No, a tu mamy co jedynie pewnie nową ubranko. Ta. O, ciekawa koszulka. Dobra, także cóż, tak jak mówiłem, z tymi ramkami na obrazki ogarniemy sobie pomiędzy odcinkami. Być może ja sobie poogarnię się na tym odcinku. Ale ile tu jest tych dużych obrazów? Kurde, sporo. Dobra, skoro nic więcej tu nie ma, a wszyscy już są na swoich miejscach, to chodźmy spać. Ajajaj. Dziś Hunter, Peter ma już gotowe dekoracje. To nie osoba, z którą musisz pogadać, to dużo czyni. Pędziła setki lat nad skonaniem swojego przepisu na ciasto. Na pewno przygotuje demag coś wyjątkowego. Okej, okay, czyli Niko jeszcze o tym nie wie. O! O, czyżby robi większą sobie poziom zaufania do mnie? Spoko! Ja sobie, że możemy go z tobą spędzić. Hunter, kiepsko sobie radzę z mówieniem takich rzeczy, ale doceniam twoją przyjaźń. Mam dziś kiepski dzień, ale kiedy spędzam z tobą czas, to czuję się lepiej. Masz kilka minut? Jasne, że mam. We've really been putting the pedal to the Hydra metal, huh, Hunter? Haven't seen the Hellwright this fired up since... Well, ever. I thought she could use a little tune-up and we could use a little break to catch up. What is on your mind, Robbie?
Honestly, just wanted to say thanks. I was starting to feel like a fifth wheel around here for a while. But lately, not so much. Even old Sparky agrees. He, well, both of us, just wanted to say thanks. Nice to feel useful. Know what I mean? Huh. Friends help each other, Robbie. That is what we are here for. Thanks, Hunter. It's not always easy talking about this stuff, you know. I didn't exactly grow up in as friendly a neighborhood as Spider-Man. Nor did I. My mother made sure of that. Yeah. With me, it was my uncle. Something else we have in common, I guess. Who would have thought? A 300-year-old demon hunter from Old Salem, Massachusetts, hanging with the spirit of vengeance from East LA. In a magically restored transient abbey as, you know, friends. Stranger things have happened, and will happen, I am sure. And I look forward to all of them. Ooh. Nice. Jeszcze trochę i będzie kolejne. I dużo czyni. Jeszcze możemy spać. Czyli tak, tutaj mamy dużo czyni. No i mamy w kuźni. Po prostu jest to super link. Iliana. Niedawno. Czy wczoraj po przejściu przez portal coś wydawało się inne? Uuu. Robi, inne? W jakim sensie? Iliana. Pojawiło się jakieś pulsowanie. Tony. Rezygnuj z jedzenia po nocy. Iliana. Teraz ci, co nie mają dumnych komentarzy w odpowiedzi. Ja nic nie wiem. Strange? Steven, nie wykryłem żadnego metafizycznego wtargnięcia do opactwa. Iliana, ciekawe. Wasza dwójka powinna mieć trzecie oko otwarte następnym razem, gdy użyjemy portalu. Niko, jakieś pomysły? Iliana, nie bardzo. To pewnie nic takiego, ale na wszelki wypadek. Oho. Robi. Ktokolwiek zmierza skomentować fakt, że Hydra strzeliła swojego własnego szarego okowca? Nie. Kto u nich norma? Przybiegnij do tego. Blade. Czasami śmieci wyrzucają cię same. Tylu. Robi. To było bezduszne. Ale nieważne. Bezduszne i prawdziwe. Karol. Nie płaćcie za Hydrą. Zasłużę jej sobie na swoją reputację. Robi. Ja nie płaczę. Ale czemu on w ogóle miałby realizować swoje plany, skoro wiedział, że tak to się skończy? Karol. Nieważne jaki plan miał Fastus. Najwyraźniej nie pasowało do wizji Hydry. Robi. Może. Po prostu czuję, że kroi się coś większego. Karol, może. Nie wykluczam tego. Masz jakąś teorię? Wpadnij do Salinora, pogadamy. Blade, no ja mam kilka teorii. Karol, im nas więcej, tym lepiej. O, proszę. I mamy nowe badania. Możemy już pogadać z Caretaker, ale najpierw chodźmy odebrać rzeczy. Przykowadę. Mam nadzieję, że Niko się na mnie nie wkurzy. A to, że powiedziałem Magic o tym, co się dzieje. Codzienny sparring. A, premia bojowa do przyjaźni. Hmm.
Na razie nie wybieramy, ze względu na to, że nie wiem, ile będzie co będzie kosztować mnie mój nowy strój. Także chodźmy go odebrać. O! Iliana coś napisała, no proszę. Zobaczmy. Niedawno. Iliana, idę do groty. Chce ktoś pograć w siatkówkę wodną? O! Robi. Nie. Niko. W życiu. Blade. Nigdy więcej. Iliana. Ale z was dzieciaki. Niko. Otworzyłaś portal, odbiłaś piłkę i uderzyłaś nią obiegą w tył głowy. Iliana. Dzieciaki nie lubiące rywalizacji. Ej! To może ja pójdę? Będzie ciekawie, Iliana. Chodźmy. Kowadło. Who's a good girl? It is my Charlie girl. O, nawet dostaliśmy osiągnięcie za to. Najlepsza przyjaciółka. Charlie. I just hope this is what you were expecting, Hunter. Ja też. Hunter otrzymuje nową zdolność pasywną. O! Ukończono nowy strój, super technologia. Patrz, dopiero strój, z takim odwiedzeniem możesz nie ma zostać Avengerem. Z drugiej strony, ilu wręczy bohaterów z mistycznymi mocami może potrzebować jeden Andrzyna, Tony Stark. Sporo, uwierz mi. Obcy stop. O, najlepszy spośród nas. Jeszcze jedna misja z Ghost Riderem, gdzie mogli zrobić nowe stroje dla całej reszty. Ale myślę, że najlepszy spośród nas. Młody pajączek ma całkiem niezłą technologię, jestem pod wrażeniem. Szczerze mówiąc, nie obraziłbym się, gdybym mógł się w niej przyjrzeć jego kombinezonowi. Wydaje się elastyczny i potrafi wytrzymać całkiem sporo bez żadnych widocznych uszkodzeń. Założę się, że Red dał mu kilka wskazówek. Te, Tony Stark. Sprot nanotechnologiczny. Schemat przedmiotu bojowego. A, czyli nowy przedmiot bojowy albo centrala. O tak, to jednak będzie lepsze. Karol chciał otrzymać kilka dodatkowych koni mechanicznych z centrali, więc poprosiła pomoc dalekiego krewnego. A kiedy mówiłem, że dalekiego, słuchaj, te szczęty nie są black and play, więc chyba warto zrobić najpierw mały research. Jasne. How's it going, boss? No dobrze. Don't blink, you'll miss it. What can I say except you're welcome? Ooh. Weźmiemy to, bo to jest akurat przydatne, chociaż dziwnie wygląda. O, to jest spoko. O tak. Until next time. Until next time. O. Program naładowanie. Modyfikacja, no wiesz, edytujmy talię. Beach
Na pewno ochronne uderzenie. O tak. I modyfikacja, i spróbujmy sobie ogarnąć nowy strój. Używajmy teraz to już super technologia. Ciekawe, nie wiem, jestem pewien, co on dokładnie mi dał. Ale na pewno daje całkiem sporo. Ty też dostaniesz nową rzecz. Promień kosmiczny zamiast ciosu kolanem. A on dwa kroki do przodu. Szczerze, chyba cios kolanem będzie dobry. Tak, tak i tak. Dobra, teraz sobie pousuwajmy niektóre rzeczy. Te karty wyposażenia. To już mamy. Tego nie potrzebuję. Wszystkich rzeczy nie potrzebuję, możemy je pousuwać. Pozyskujmy więc wszystko. Aha. Teraz muszę? Tak. Mamy zdolności poodzyskiwane. A ja zobaczę, czy nie mogę zrobić nowych zdolności innych. Task for us? Szarża. All right, here's the plan. I'll hit this thing with the big hammer and you transform it into something useful. That's all I can expect of your contribution then? No materials analysis, no tactical projections, nothing? Nope. I'm feeling hands-on today. Just gonna hammer stuff and see how it goes. You do your thing. Ugh, this is why I despise group projects. Dobra, to myślę, że fortyfikację możemy zrobić. Not my best work, but it'll do. Raczej nie mamy. I święty płomień, myślę, że też możemy ogarnąć. Not bad, right? Spider-Man niekoniecznie. Ajaj, przydałoby się. So, do you have much experience with smithing? Perhaps you should put your suit on for this. Where do you think I got the suit, Doc? I assume through some sort of elaborate computer-aided precision manufacturing process. Well, that's how it is now, sure, but the very first one I hammered out with my own two hands. Oh, that seems improbable. You're a wizard. Remind me not to ask you about anything ever. Yeah. Dobra. I'm happy to help, Hunter. Spoko. A ja mam nowe zdolności, które myślę, że sobie ulepszę. I po ich ulepszeniu myślę, że możemy zakończyć odcinek. Ready to work? Kurde, przerwałem mu.
Dobra. Także tak, ulepszę sobie fortyfikację na pewno. Większa garda, większy kontratak. I dwa kontrataki. A! New and improved. Yep. Przyjmianie 1 punkt heroizmu. O! Komu mogę dać komplement? Całemu sobie? Nowość. Ciekawie, komu mogę dać komplement, to ja nie wiem. W każdym razie wszystko ogarniemy w następnym odcinku, jeśli chodzi o komplementy, rozmowę z dozorczynią i inne tego typu rzeczy. Plus tutaj jeszcze ogarniemy stary narad. Tak więc cóż, to by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, do usłyszenia, no i cześć.